Rządowy Program Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 przedstawił Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jego celem ma być poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy wskazanego obszaru. Na liście nie ma powiatu suwalskiego ani miasta Suwałki. Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, wyjaśnił Protas. Do programu zakwalifikowano natomiast pobliski powiat augustowski, a także od strony północnej powiat gołdapski. Ogółem pomocą objęte zostaną 22 powiaty z 4 województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. To odpowiedź na pogorszenie się sytuacji społeczno-gospodarczej, utraty atrakcyjności turystycznej, spadków w handlu czy utrudnień w komunikacji transgranicznej. Pod uwagę wzięto również obniżenie dostępności i jakości usług publicznych, co wpłynęło na lokalne rynki pracy. Środki zawarte w programie skierowane zostaną na poprawę infrastruktury drogowej, wspieranie zielonej i niebieskiej infrastruktury środowiskowej, wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki oraz infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Każde z województw otrzyma po 125 milionów złotych.